Cześć wszystkim, Bartek Trzciński, Ghost Diving Poland. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć kilka słów o problemie sieci widmo, czyli porzuconych sieci rybackich oraz o działalności Ghost Diving, czyli nurków, którzy zajmują się poszukiwaniem i wydobywaniem tych sieci w celu dalszego ich przetworzenia na przedmioty codziennego użytku. Z tego miejsca chciałbym od razu zaprosić Was serdecznie na wystawę, którą otwieramy w akwarium w Gdyni, poświęconą właśnie sieciom widmo i działalności Ghost Diving. A teraz zapraszam do obejrzenia wspomnienia z jednego z projektów, w których miałem przyjemność brać udział. Zobaczcie sami, jak odbywa się poszukiwanie i wydobywanie sieci widmo przez nurków Ghost Diving. Zapraszam. Za mną stoi właśnie ekipa, z którą będziemy nurkować. Prawdopodobnie pogoda nie pozwoli nam wyjść z portu jutro. Więc shit happens czasem, ale planując nurkowanie w Bałtyku, nigdy nie można być pewnym tego, że się wypłynie w morze. Dlatego zawsze warto mieć swój plan B. Jeżeli nie możemy sprzątać pod wodą, sprzątamy nad wodą. Korzystając z chwili, opowiem Wam pokrótce, dlaczego my to wszystko robimy. Na powodów jest kilka. Okazuje się, że taka porzucona w morzu sieć rybacka, ona nadal łowi. Stanowi olbrzymie zagrożenie dla przeróżnych zwierząt morskich. Dodatkowo, degradujący się powoli plastik zamienia się w tak zwany mikroplastik, który poważnie zanieczyszcza morza i oceany już w wymiarze globalnym. No a trzecim powodem jest bezpieczeństwo. Wielu nurków nurkuje na wrakach, a taka sieć stwarza olbrzymie ryzyko zaplątania się, które może być tragiczne w skutkach. A niepozornie się zaczynało, ale jednak. Cierpliwość popłaca. Sasnic dzisiaj. Mamy pogodę wystarczająco dobrą na to, żeby wypłynąć szukać sieci widmo, proszę Państwa. Celem było wydobycie sieci trałowej, która została zlokalizowana na wraku bezimiennego kutra rybackiego, leżącego na głębokości około 28 metrów, w odległości około godziny nawigacji od portu w Sassnitz. Dwa zespoły nurków po trzy osoby pracowały jednocześnie za pomocą specjalnych noży i worków wypornościowych pompowanych gazem, tak aby w kilku miejscach unieść i wyciąć sieć z wraku i przetransportować ją ostatecznie do powierzchni, gdzie czekał na nas kuter rybacki, który miał za zadanie wyciągnąć tą sieć z wody i przetransportować ją z powrotem do portu w Sassnitz. Wykonaliśmy w sumie dwa nurkowania po godzince, średnia głębokość 28-25 metrów. Temperatura około 9 stopni Celsjusza, prąd powierzchniowy umiarkowany. Sieci, które wydobywamy, następnie trafiają do oczyszczenia i do fabryki, która zajmuje się ich ponownym przetworzeniem do produkcji przedmiotów codziennego użytku, takich jak na przykład kostiumy kąpielowe albo skarpetki. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i że zachęcił Was do odwiedzenia akwarium w Gdyni. Zapraszam szczególnie do zajrzenia na wystawę Ghost Diving w sali bałtyckiej, gdzie dowiecie się więcej na temat sieci widmo i działalności Ghost Diving. Trzymajcie się, do zobaczenia. Good to be holding, hold, careful.